Jest taki niezłomny biskupem, człowiekiem, którego podziwialiśmy, który przemawiał bardzo stanowczo. Zmarł 17 stycznia 1978 roku i tutaj pochowany obok swoich rodziców. Mój drodzy, to jest ta sylwetka taka zewnętrzna, to co widać, co słychać, co się o nim pisze, ale my chciałem jeszcze pokrótce zwrócić uwagę na jego sylwetkę duchową. Na jego miarę, czym on żył. Bo stamtąd